Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i bardzo miło mi was widzieć w grze Rimworld. Moi drodzy, kontynuujemy naszą grę. Jak tam nasze małolątka? Kiedy będzie dziecko? Halo, proszę mi powiedzieć. To ta pani ślepa. Ciąża, drugi trymestr. Okej. Okay. Kiepsko widzisz, ale w porządku, damy z tobą radę. Ten stockpile powolutku będziemy niedługo już usuwali. To będzie nasza mała zagrodka tutaj. To można by i te się rzeczy wypierdzielić stąd. Czyli rozbierzemy to i tutaj zrobimy po prostu zwyczajne już ścianki z drewna. Bo czemu by nie? Aha, drewna nie ma w magazynie. To może temu, Ignacy? Ściana. Drewniana kłoda. Tutaj będzie. Dobra, tak jak wstaną, to rozbierzemy i wtedy się to zrobi. O kurwa mać! Dżuma. O Bożeż ty mój. Czarna śmierć, co? Dlatego, że Crusader Kings nie nagrywam. No dobra, w porządku. Lekka untreated, 29 immunity. Zug, 31. Kto jeszcze ma? Rodion, 31. Kto jeszcze złapał? Nie Soranil. Proszę cię, powiedzcie, że nie mój lekarz. Tom. Uch, jakie szczęście, że lekarz nie złapał. Okej, dobra. Czyli tak, zacznijmy od zdrowia. Będziemy was teraz leczyli lekami. Ty masz dżumę 29 tutaj. Ty masz dżumę, tym cię leczymy. Tail też ma dżumę. Tym cię leczymy. Niedobrze, bardzo niedobrze. To są wolne łóżka. To daj im medyczne i medyczne. Tutaj damy łóżko komu? Zugowi? Czy Jasonowi? Jason też jest chory. Zug chyba chory nie jest. Nie pamiętam? Nie, Zug też jest chory. To Tail dajmy tam. Czy Tail też jest chora? Tail też jest chora. Tail, Zug i Jason. Wszyscy są chorzy. Dobra, tutaj przestawmy łóżko dla Tail generalnie. Niech będzie. Mam nadzieję, że Tom się nimi zajmujesz już. Nie, na razie grasz podkowy, zamiast się nimi zająć. Tak? Ty jesteś moim lekarzem? No jak nic. Dobra. Zjedz i się nimi zajmuj. Tending to Zug. Major break. Dobra, treat quality wszedł w miarę przyzwoicie. I tutaj też ustawimy to jako szpitalne. Docelowo. Zajmij się Rodionem. Zug. Jest... Czemu? O, wpadłeś na psychozę. Mhm. Gdzie jestem, co on robi na psychozie? Chyba tylko wanderuje. I zrzuca rzeczy, nie jestem pewien. Zdrowie, lekka, ale jest przynajmniej złapana. No dobra, jakieś 10% chwycili na tym, więc w porządku. Smoke Leaf się zbiera tutaj. Aha, będziesz zrzucał wszystkie rzeczy teraz, okej. Okay. Kto ma minor? Tail. Pewnie też z bólu zakładam. Średnio boli i chory. No. Dobra, tutaj ładnie już przynosi temperaturę z tego co widzę. Zróbmy im tymczasowy grzejnik tutaj, żeby im przenosił temperaturę gdzieś. Tym moim chorasom wszystkim. No, będzie, że tu. Zug. No, cholerka. Było dobrze, ale wiedziałem, że coś takiego się będzie musiało wydarzyć. No, niepotrzebnie. Dobrze, że Zuk nie jest jakoś tam turbo istotną postacią u mnie. Masz dużo przestrzeni i to tyle chociaż dobrego. Rodion i Tail nie mają co robić. Ja już ci znajdę robotę, moja droga. Podłoga będzie z wapienia. I robimy kolejną sypialnię, bo co innego. Do 9 rąb. Szerokość 6, czyli na 7 rąbiemy. Dobra. I zaczniemy ich stopniowo tutaj wrzucać wszystkich. Żeby im zimno nie było. Zuk potrzebuje leczenia. No pewnie, że potrzebuje. Każdy z nich potrzebuje.
Tom. Dobra. Idź ich karmić. I teraz idź się nimi zajmuj. Okej, okay, mięso z niedźwiedzia grizzly. A przepraszam, cała reszta nie potrzebuje? Leczeniem, Jason. Zaraz ci dam resztę do leczenia. I Tail, ulecz. Zuk się załamał, cały czas jest w psychozie. Żeby mi nie zdechł. Może mi umrzeć. Zaraz ci jeszcze będzie zimno. Obolały, no pewnie, że jesteś obolały, bo masz niewyleczoną dżumę. Może kurwa dlatego. Tu są zaleczone dżumy przynajmniej, jakoś tam. 31 leków, dobrze, chociaż tyle. Cały czas jest w tej psychozie, kurde, już cały dzień łazi w tej psychozie. Zug. Wiem, że potrzebujesz leczenia. Bo już jest średnia ta dżuma. Stary, wylecz się z tego. Kurde, ile to może być w tej psychozie? Zaraz spadniesz mi. No, może zdechnąć zaraz. Już jest, ma zero sytości. Zaraz jest, będzie głodny. Zaraz powinien mu się rany zacząć robić. Od niejedzenia. Stan psychozy się skończył. Dobra, idź zjedz dobre danie chociaż. Następnie idź ubierz rzeczy. Nie mam już gdzie odkładać wszystkiego, patrzcie. Dobra, idź lecz, dobrze, chodź tu tam. Idź ulecz Rodiona, a potem Zuga. Idź Zuga, już się zajmujesz medycyną. Rodion, pokaż jak twoje leczenie idzie. Średnia, 75. Dobra, to dżuma nie jest tragiczna jak mamy leki, patrzcie. Zdrowie. Poważne, jesteś niedożywiony. A już jesteś teraz najedzony, jesteś, teraz musisz odpocząć. Kurwa, akurat! Dobra, dobrze, że was jest cztery. Kuropatwa nas atakuje, patrzcie. Niesamowite. Dajmy tempo 2 do ich ataku. Dobra, na szczęście plemię nie mają dobrych pancerzy, plemiona rzadko mają dobre pancerze. Mają tylko maczugi i łuki, więc nie powinno być aż tak źle. Mhm. Tyś był dobry. O, zmarźluch, okej. Okay. Wy atakujecie od razu? To wygląda. Zdrowie. Dżuma jest cały czas średnia. 72%. Nie, nie atakuje od razu. Coś się zbierają powolutku do tego. Jason ma poważny problem do podnięcia. Dobra, dajmy 3. Ja będę patrzył tutaj cały czas na nich. Minor już, dobrze. Dobra, zaczynają atak. Tak, mini. R. Panowie, R. Tail, R. Tail, ustaw się tu. Soranil, R. Tom, R. Tom, weź tą strzelbę, ustaw się gdzieś tu. Rodion z maczugą, idź tu. Jason, idź tu. Mini. Idź tu. Soranil. No, idź na razie tu. Teraz was poustawiamy dalej. O kurde. Zuk by się przydał jeszcze. Kolejny mój strzelec. Jak ten atak nadchodzi? Dajmy 3. Soranil, ustaw się. Tu. Będziemy mieli dobry ostrzał wtedy na was. Tom, ustaw się tu. Okej. Okay. Już padła pierwsza. Okej. Okay. Tyle po ataku. Tyle chociaż dobrego. Rodion. Zdejmij. Soranil. Zdejmij. Pułapki. Uzbrój. Okej, dobra, bombowo. Niech zje, kto ma zjeść. Wybornie. Te maczugi są do zebrania. To za towarzystwo się pogrzebie. Nie mam miejsca znowu w tym stockpile'u już. Powiększmy go chociaż troszkę. Obszary. Powiększ go o te pola chociaż. Nie jestem pewien, czy to jest pod dachem, więc zaraz sprawdzę, że to jest roof zone. Mhm. To tutaj jeszcze zdachuj to.
Major. Zuk to wypoczywa w dużej mierze. Dobrze, przynajmniej na wspaniałym łóżku. Poważna już jest ta dżuma. Tail średnia. Masz w miarę zaleczoną. Rodion? Średnia na 86%. Średnia na 81% immunity. Dopiero jak wykształci się immunity, potem po jakimś czasie im przechodzi. Kumplu. Nie, dobra, nie potrzebuję leczenia przynajmniej jeszcze. Tyle dobrego. Wypocznij, wypocznij, stary. Zdrowie. Dobra, masz nerkę usuniętą. Fajnie byłoby budować im konsolę. Dobra, zaćmienie. To nic nie będzie rosło, ale to nie ma problemu. Dajmy tempo 3. Tu już zbudowaliśmy, to fajnie, chociaż tyle. Teraz będziemy mieli kolejną sypialnię. To też duży plus. O, trafiliśmy na żyłę srebra. Metalu. Major, kto ma Zug? Czemu? W ciemnościach. Ciasne miejsce, chory. Niedobór przyjemności. To inaczej ci dajmy harmonogram. Relaks. Możesz przez cały dzień się relaksować, jeśli chcesz. Śmiertelna choroba. Wiem, że cię obudziłem. Handlarze idą. Dobra, w porządku. Bardzo poważna. Mawu! Zajebiście! Cześć, Mawole. Kim jesteś? Kobietą i to młodą. Posłuszeństwo ci na razie wykształcimy oraz zwierzęta. Idziesz do obszaru Mawoły. Let's go! Fuck yeah. Tom, idź leczyć całe towarzystwo. Cierpliwie pociesza Zug. Luksusowo. No nieźle. Jak ta reszta? Czy ona nie potrzebuje leczenia? Tom. Dobra, idź leczyć całe towarzystwo. Zuga się najbardziej boję. Jest bardzo poważna. 97%. Czy Tom... Czy Jason jest wyleczony? Poważna, 94. Zug ma dosyć dobrą, naturalną regenerację, to mu trzeba przyznać. Jason... Kto jeszcze był chory? Rodion. Dobra, jest tutaj już... Okej, dobra. Dwóch już ma immunity wyuczone. Major break risk. Kto był u mnie gadaczem? Rodion? Harmonogram? Strażnik. Rodion. Bądź tak dobry. Podejdź do tych dziadków. Okej. Oni kupią dużo. Big. Małty. Alpaki moglibyśmy też u nich kupić. I mają te są moje mawoły i mój wark. Okej. Czekolady mają racje żywnościowe, trochę mają mięsa. Ja mam mięsa w luj. Bierzcie całe. Czego mam jeszcze w luj? Kukurydzy. Bierzecie całą. 970. Dobra, gitarka. To jest opchnięte. Teraz tak. Weźcie sobie jaja, bo mam to w pędzluje. Komponenty ja mam, wy też macie, to dacie mi swoje. I tak, te wszystkie pozostałości, co nam zostało, tej mało skóry, z której i tak nic nie zrobimy za bardzo. Timberwolf skin, to wszystko można posprzedawać. Emu, szopracz, szczurza, skóra, niedźwiedź, grizzly. Dobra, z tego coś można zrobić jeszcze. Leki mają, ale w złej cenie. No dobra, trudno, wezmę. Dalej, metal macie. Nie potrzebuję jadeit. Czy chcę to opierdzieć, czy nie? Mam przyzwoitą cenę. Dobra, na razie tak. Całe to ścierwo mogę wam sprzedać. To, czego ja nosić raczej nie będę. Wszystko, co jest generalnie kiepskie, tandetne, to wszystko idzie na obchnięcie. 76%. Dobra, to idzie na sprzedaż. Hełm z kewlaru idzie na sprzedaż. Wspaniały kapelusz kowbojski. Ja to i tak będę mógł dorobić, więc zróbmy to. Hełm z kewlaru bardzo dobry. A nie. Tego nie chcę kupić. Szkoda, bo to bym mógł opchnąć. Tego też nie chcę kupić i tego ścierwa też nie chcę kupować. Okej. Okay. Spojrzyjmy jeszcze, czy mają coś ciekawego dla mnie. Piwo mógłbym kupić w dużej mierze. 18 sztuk. To nie jest jakoś dużo. Mógłbym też zacząć robić przede wszystkim. Sam ważyć swoje piwo. Dobra. Komponenty od was kupiłem. Mawola wełna jest moja. Ale to mogę opchnąć, bo ja ona mi tak rośnie, że tak powiem sama. Bo mogę. Obfite dania. Można by to sprzedać. Nie. Racje żywnościowe mogłem sprzedać. Pewnie, bierzcie to. Nie, wy macie racje żywnościowe. Aha, wy macie obfite dania. Okej, okay, dobra, ciekawe. Dobra, brzmi jak dobry handel, jak na moje.
Zug. Dobra, jest immunity. Tyle chociaż. Następna idzie tutaj pokój, to będzie dla Zuga. Zug już może chodzić. Huch. Chociaż tyle. Zugowi na razie zostawimy ten taki harmonogram, powiedzmy, radosny, żeby się wykurował z tego. Z czego najwięcej wapienia, zdecydowanie. Hop. Potem drzwi z wapienia, ściana z wapienia. Teraz temperatura, kratka wentylacyjna. Struktury, ściana z wapienia. Ile jeszcze? I trzy. Jason już buduje ściany, to dobrze. Jeszcze pozwolę sobie tylko tutaj się dokopać troszeczkę. To wszystko jest do wytransportowania. Keeper znowu się czymś zaraził, a już masz dwa wyuczenia, widzę, że transportu. To tyle chociaż dobrego, może do czegoś się kiedyś przydasz. Psy transportowe, co tam ciekawego? Ryż. Stosunkowo blisko, niech będzie. Jak mi tam geotermalna? Dobrze, kończy się robić. O to chodzi. Zwykły karabin, Zug. Zagraj sobie w szachy. Teraz dajmy ci karabin. Wyekwipuj karabin. Dobra, idzie zatankować grille jeszcze. Drewno to moglibyście kiedyś wytransportować, serio. Nie wiem, czy tu w tym składzie jest. No powinno być, bo to jest wszystko. Praktycznie. Dobra, zmienimy harmonogram Zugowi. Skopiuj, wklej na normalny. Niech normalnie pracuje chłop. Pokaż mi, kto tutaj jest jeszcze dostępny w miarę. Dobra, wszyscy idą spać. Idzie tankować generatory jeszcze. Aha, zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy, że tutaj trzeba było zbudować ściany. Drewniana kłoda. Dobra. Powinni się zaraz zebrać stąd. Mój mawałek sobie śpi na dworze. Dobra. Handlarze sobie idą. Karawana handlowa odchodzi. Dobrze. Ale opchnęliśmy sporo ścierwa. Zaraz będziemy musieli zbudować jeszcze też communication console. Co tym razem? O, włókno diabelskie. To jest dobra rzecz. Z tego są najlepsze ciuchy. Najlepszej jakości ciuchy. Tak w dużej mierze. Mam jeszcze groby? Jeden. Jeszcze by warto wykopać groby. Różne grób. No, już Zuk idzie sprzątać. Kurtka zimowa. Bardzo dobra. Ciekawe. Tu też jest włókno diabelskie, zbierać to. Kolejna karawana handlowa. Serio? Mam szczęście, jedna przyszła. Solec. Jest taka miejscowość niedaleko, tam skąd pochodzę, Solec. Zabawne. Chowaj to ścierwo. Ty idziesz mi przynieść to drewno. Jedna osoba bezczynna, Rodion. Dobrze. Teraz podajmy jeszcze jeden growing zone, żeby zrobił więcej drewna mi tutaj. To możemy ci dać polecenia, obszary. Growing zone. Tutaj. I tu wyhodujesz mi jakie drzewo? Co to jest cerokropka? Sosna. Niech będzie. Jak te moje drzewka? O, już są w setce wyrośnięte i możemy je teraz wszystkie wyciąć. Brzuski? Nie, nie są w setce wyrośnięte, w 37 są wyrośnięte. Aha, Rodion, jak już tu jesteś swoją drogą, to podejdź do tego lejna całego. Handlarz bronią? Pijak. Alright. Bierzcie to ścierwo ode mnie. Bierzcie to. Ci kamizelki kupują kuloodporne, to dobrze. Mogę wam te wszystkie moje maczugi sprzedać i tak dalej. I zobaczmy, co wy macie. Karabinek kalibru 8 mm. Lekka broń maszynowa. Ciekawe. Dosyć drogie. Mają komponenty, mają leki. Dobrze. Nie macie żadnych specjalistycznych rzeczy. Nie macie. Na pewno nie macie.
czy wy coś kupicie ode mnie? Pistolet możecie kupić i długi łuk. Długi łuk to weźcie sobie. Ten karabinek mnie interesuje bardzo. Kamizelki to mogę opchnąć. Bo na chuj mi, bo są zepsute. I takich nosić nikt nie będzie. Pomyślmy. Nie zadaję obrażeń. Jest mało celne strasznie. 1-4, obrażenia 8. Seria 6 strzałów na 25 zasięgu. Taki powiedzmy karabin o na 37 zasięgu, obrażenia 18 i 70 prawie celności. Daj mi wasze leki. Komponenty? Leki mi się tylko przydadzą. Okej, okay, go. Tyle potrzebuję. Dobra. I koniec handelku. Dobra, tutaj widzę, że już kończą robotę. Tutaj jeszcze trzeba wyrąbać. Kapsuły transportowe po raz kolejny? Jajka. Może podniesiecie w porę, nie wiem. Zobaczymy. A zebraliście te... Tego nie zebraliście. Zuk. Tail. Serio, akurat jak wyszliście na dwór, no po prostu. Które? Jeleń. Kto tu idzie? Zuk. O kurde, mordo, uciekaj. Pierdzielony jeleń. Zuga mi zabije. Ledwo co umknął śmierci. Ty idź się lecz, chłopie. O, cholera jasna. Przygnębiony indyk. Ciekawe czemu. Aha, bo to postrzelał. Niesamowite. Dobrze. No, nieźle. Jeden indyk mnie przeorał prawie. Rodion, też możesz się odpocząć. Tu już zostało tej tkaniny troszkę. Tego nie zebraliśmy ostatecznie. Było jej za dużo. A to włosie diabelne jest całkiem dobre. Bardzo twarda, ale izoluje lepiej niż zwykła tkanina. A jaki w ogóle mam czas nagrywania? Aha, nie włączyłem stopera. No albo go zapozowałem. Dobrze, no obiję się, przynajmniej widzę. Tutaj są przyjaciele, jedzą. Mamy lelenie. Mięso mi się kończy, zazwyczaj trzeba zapolować. Mini szyję, jakieś spodnie. No tak, bo po to opchnęliśmy trochę rzeczy. Można by się tym metalem cholernym zająć. Dobra. Jest git. Poradziliśmy sobie jako tako. Czekajcie, czy ja działam na jakimś mikrofonie złym? Tak, działam na wchuj złym mikrofonie. Teraz powinno być lepiej. Czyli poprzedni odcinek też był źle trochę nagrany. Jak sobie uświadomiłem, jak spojrzałem akurat na mikrofon. Tam się to bo zajął. O Jezus Maria. No, tak na przyszłość też go lecz tym. I Tail też już na przyszłość lecz tym. Kto tam jeszcze był? Rodion i Jason chyba, tak? Jason, dokładnie. To już się przyzwyczaiłem do was. Zdrówko. Dobra, jesteś połatany, kolego. Jakie stare zadrapanie na głowie. Biedny jest ten kol. On naprawdę tak ciężko ma w życiu ten Zug. Jeszcze mu cały czas sypialni nie zrobiliśmy. Mamy trochę miejsca jeszcze na zostawienie, to tyle chociaż dobrego. Magazyn trochę powiększyłem. Badania stoją w miejscu, geotermalna energia nie rusza się. Póki co, bo mini chyba się zajmuje cały czas jeszcze cięciem teraz i szyciem. Bo sprzedaje tych jej rzeczy chyba. Solec znowu tu przyszedł. Sole, zawsze mi się ze stolcem kojarzyło, nie? Jason.
Jak tam z tym gotowaniem? No już mięso z daleka bierzesz. Co mało się go już robi, widzicie? Trzeba go więcej zacząć robić. Gotujesz dobre dania do 12 teraz, kolego. Ta, Rodion już wpierdziela normalne jedzenie, zamiast jeść go dobre posiłki. No wystarczy, że Jason trochę się zajmie inną robotą i jest nagle w dupie jesteśmy. No to już niedługo jest, zbliża się moment do drugiego kucharza potrzeby. Zuch, zbieraj ten metal, w porządku. Tutaj niech skończą robotę, niech stąd wyniosą wszystko i dopiero wtedy polecimy dalej. Tak, to jeszcze nie jest wyrąbane wszystko. Wszystkie rąbisz, dobrze. Dobra, kończą wynoszenie i zaraz ten pokój będzie gotowy do zabudowy. Bardzo dobrze. Polecenia struktury, ściana z wapienia. Hop. A podłoga niech będzie z glitego granitu, bo czemu by nie? Meble, nie, podwójne łoże. Podwójne łoże, poproszę, dziękuję. Dobrze, w ten sposób. I co tu jeszcze potrzeba? Lampa stojąca oraz doniczka tutaj. Dalej potrzebujemy kratka wentylacyjna. Już jest. Podłoga. Płytki granitowe. Zapraszam. Soranie już widzę, że ruszyła do roboty z podłogą, chociaż tyle dobrego. Tu już też możecie wypalać. Mini jeszcze szyje. Co to są? Kurtka zimowa jakaś. Już zakładacie te kurtki? Tak, zakładacie. Soranil ma już kurtkę założoną na sobie, z tego co widzę. Sprzęt. Kurtka zimowa z kaniny, dokładnie. Jason już ma chyba na sobie? Kurtka zimowa z włókna syntetycznego. Tail ma już na sobie, teraz Tom ma już na sobie. No tak, to zdecydowanie już izolację temperaturową mamy dużo, dużo lepszą. To trzeba przyznać. Tutaj mam jakieś krzesła obiadowe, arcydzieła. To niekiedy będzie można sprzedawać, wiecie? Ej, trochę dupa, mam nienatankowany grill, mordo. Zajmij się uzupełnieniem paliwa w baku. Dzięki. Jason zajął się gotowaniem zamiast... Widzieliście tą czynność, co tu została wykonana? O, z mleka zrobiłeś jakieś dobre danie. Fajnie. No to w sumie działa jak warzywo, niby nie. Okej, zaczyna mi prąd wariować. To jest bardzo zły prognostyk. To znaczy, że wyłączymy ciebie na pewno... oznacz do przełączenia. Dobrze. Tak, bo w nocy zaczyna mi wariować prąd w takim razie już. Dobrze, przynajmniej tu jest ciepło wewnątrz, to jest chociaż jedyny plus. Tutaj jest też 20 stopni. Tu już Zuki Jason tylko zostaje, więc jeszcze teoretycznie dwie sypialnie potrzebujemy. Dobra, w porządku. To zaczyna być już lepsze. To przebudujemy potem na jakiś szpital, bo szpital to w środku sterylny spróbujemy zrobić potem jeszcze. Jakieś sterylne ściany i sterylny szpital, ale szpitalem i całą resztę zajmiemy się już w następnych materiałach, następnych odcinkach, więc ja wam bardzo serdecznie w tym momencie podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byliście wy, a to był Rimworld, moi drodzy, a my widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.